Julia Winiawa wychwala aktorski kurs Peryzu za atakowala koleżanki z branży. Julia Winiawa na swoim instagramowym koncie chwalila się wyjazdem do Francji. Okazało się, że ambitna 24-latka poleciała tam na kurs aktorski w słynnym Le Strasberg Theatre i Film Institute. Winiawie towarzyszył jej były ukochany, Nikodem Rozbicki. Zobacz też, najpierw frędka z Rozbickim, a teraz tajemniczy mężczyzna. Winiawa szaleje. Julia i Nikodem w Paryżu uczyli się aktorstwa metodycznego, analizy scenariusza, aktorstwa do kamery, studium sceny, tworzenie postaci oraz improwizacji. Dopiero teraz Winiawa zdecydowała się opowiedzieć nam, jak dokładnie wyglądały zajęcia. W rozmowie z Damianem Glinka z Pomponika skomentowała również poziom aktorstwa w Polsce. Julia Winiawa w rozmowie z naszym portalem wyjawiła, jak wyglądała jej nauka we Francji. Dziewczyna zdecydowała się na kurs aktorski, który trwa 2 tygodnie. 24-latka dodała również, że chętnie zdecydowałaby się na dłuższe zajęcia. TSA jednak organizowanym w USA, gdzie szkoła ma swoje siedzibę. Dużo ciekawych rzeczy wyjęłam z tych zajęć. To były tylko ja z 2 tygodnie. Zamknięci w teatrze bez okien w czarnym pomieszczeniu szkoliliśmy swoje umiejętności. Mam apetyt na więcej. Myślę, że zdecyduję się na 3 miesiące lub rok w Stanach Zjednoczonych. Oni głównie w LA i w Nowym Jorku mają swoje siedziby, mówiła Winiawa. Winiawa została przez nas zapytana o to, jak nauczyciele aktorskiej szkoły ocenili jej umiejętności. Okazuje się, iż nie ma tam czegoś takiego jak ocena. Wykładowcy skupiają się na tym, by ich uczeń próbował nowych technik i analizował swój występ razem z nimi. Julka dodała także, że takie podejście jest bardzo ciekawe i nigdy wcześniej nie miała z czymś takim do czynienia. Wspaniale jest to, że oni cię tam nie oceniają. Oni nie mówią to źle, a to dobrze. Raczej coś w stylu, to teraz spróbuj tak. Daję ci zadania aktorskie i w trakcie sceny przez 2 tygodnie pracujemy na jednej scenie. Dobieraj ci partnera, partnerkę i przez 2 tygodnie lub przez 3 miesiące albo rok pracujesz nad jedną sceną. Po 3 zdaniach potrafię ci przerwać i dogłębnie analizować swoja postać. To jest mega ciekawe. Zupełnie inne niż to wszystko, z czym spotkałam się do tej pory, wyjaśniała Julia. Winiawa na koniec rozmowy z Pomponikiem podała przykład idealnej gry aktorskiej. Julia zauważyła, iż niektórzy artyści w Polsce grają nieco innym głosem. Według nauczycieli z kursu w Paryżu to spory blat. Według nich aktor po prostu powinien być na scenie. Ważne też by był zrelaksowany i pozbył się wszystkich napięć. Dzięki temu łatwiej będzie mu przekazać emocje. Wiele wyniosłam z tego. Na przykład to, że nie aktor buduje postać, a kontekst i okoliczności. Załóżmy, że jeśli grasz pielęgniarkę, to nie zagrywaj się, że jesteś pielęgniarka. Tylko to, że jesteś w szpitalu i masz na sobie ten fartuszek, to widz już wie, że jesteś ta pielęgniarka. Więc twoim zdaniem teraz jest zbyt naturalnie reagować. Trzeba też filtrować przez siebie te dialogi. Często jest tak, że aktorzy, jak grają, to grają trochę innym głosem. Oni uczyli nas tego, żeby po prostu być na scenie. Wszystkie zajęcia zaczynały się od 2 godzin relaksacji. Od zadań sensorycznych. Żeby pobudzić twoje wszystkie zmysły. Według nich, jeśli aktor jest zrelaksowany i pozbył się wszystkich napięć, to jest w stanie naturalnie reagować na scenie, bo jeśli jesteś pospinany, to nikt nie jest w stanie ci uwierzyć w tę historię, która próbujesz przekazać widzom, wyjawiła Winiawa.